Sponsorem programu jest Polski Związek Piłki Nożnej, właściciel portalu Łączy Nas Piłka. Coś się kończy, żeby coś się mogło zacząć. Nawiązując do słów selekcjonerki reprezentacji Niny Patalon, ostatnie spotkanie reprezentacji Polski w 2023 roku i ostatni mecz w Dywizji B Ligi Narodów. Kłaniamy się z Sosnowca. Joanna Tokarska. I Michał Zawadzki. Awansowaliśmy do Dywizji A po zwycięstwie w Stalowej Woli w piątek w meczu wyjazdowym, gdzie gospodarzem była reprezentacja Ukrainy. Dzisiaj stawiamy kropkę nad i w rywalizacji z Greczynkami, które cały czas myślą o tym, aby pozostać w Dywizji B. Ale Nina Patalon mówi, zamykamy jeden rozdział, otwieramy drugi. To jest początek przygotowania do tego, co czeka nas od kwietnia 2024. Ale żeby ten początek przygotowań był efektowny, żeby tutaj kibicom w Sosnowcu pokazać kawał dobrego futbolu, kilka goli. Taki też dzisiaj niewątpliwie dzień odświętny. Wspomniałeś, Michał, oczywiście o awansie. To jedno, mecz numer 300 reprezentacji Polski kobiet. To jest kolejna kwestia. No i na koniec, jako że jutro mamy Mikołajki, to do tego worka niech kilka goli wpadnie i wiadomo w jakim kierunku. Wygraliśmy 22 września w pierwszej kolejce Ligi Narodów w Atenach z reprezentacją Grecji 3-1. Dobry mecz Polek, szybko zdobyta bramka przez Ewę Pajor. Wyrównanie, ale tak naprawdę to reprezentacja Polski kontrolowała spotkanie w pierwszej kolejce. Greczynki w sumie zdobyły w tych rozgrywkach w 5 meczach tylko 3 bramki, bo 2 w wygranym meczu z Ukrainą i ten gol w rywalizacji z Polkami. A teraz, drodzy Państwo, hymn Polski, The National Anthem of Poland. Proszę Państwa, oba zespoły już na murawie Zagłębiowskiego Parku Sportowego. ArcelorMittal Park to jest obiekt, na którym rywalizuje także Raków Częstochowa w spotkaniach Ligi Europy, ale dziś koncentrujemy swoją uwagę na ostatnim meczu Ligi Narodów w Dywizji B. Polska kontra Grecja. Mamy jedną zmianę w składzie, bo jest Kinga Kozak wśród tych piłkarek, które pojawiły się na boisku. A zatem zmiana, której jeszcze nie ujmuje nasza grafika. Za moment Państwu powiemy, kogo zastąpiła Kinga Kozak. To musi być jakiś uraz
z rozgrzewki. Tak to prawdopodobnie wygląda. A zatem Polki: Szemik w bramce, 21 Adamek, 7 Zieniewicz, 4 Woś, 6 Matysik, 17 Lefeld, 11 Pawolek, 23 Akcińska. Z dwójką grać będzie Wiankowska, z dziewiątką Pajor i 20 Ewelina Kamczyk. No i wydaje mi się, że tą piłkarką, której nie obejrzymy w pierwszej połowie, jest Klaudia Lefeld. No zapewne efekt tego meczu w Stalowej Woli, bo widzieliśmy, jak twarde to było spotkanie. Sporo urazów, sporo takich ostrych wejść przeciwniczek. Stąd chociażby dzisiaj nieobecność Dominiki Grabowskiej. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie spokojniej pod tym względem, bo ostatnie spotkanie w tym roku i dobrze by było zakończyć je bez kontuzji. Oto trójka sędziowska na dzisiejsze spotkanie. Chorwatka Pejkowicz, a także jej rodaczki Karsić i Petrawicz. Czekamy jeszcze na kapitan reprezentacji Grecji. Jest Eleni Kambuki, doświadczona 36-letnia piłkarka Panathinaikosu. A po naszej stronie Ewa Pajor, już lat 27. Dwa dni temu urodziny, był tort. Podobno ani grama cukru, ani grama mąki. No i coś w nim musiało być, nie wiemy co. Przepis jest tajemnicą dla Ewy. Oczywiście wszystkiego najlepszego. Mamy skład Grecji. Nasi w bramce: z dwójką Mitku, 7 Kakambuki, 8 Sidira, 9 Marku, 10 Sarri, 11 Spiridonidu, 14 Janaka, 21 Kamalidu, 22 Paterna i 23 Palama. Oto ustawienie taktyczne reprezentacji Grecji w porównaniu do pierwszego meczu obu reprezentacji. 3 zmiany w reprezentacji Polski i 3 zmiany w zespole greckim. No, w którym nie ma żadnej zmiany w zestawieniu z poprzednim meczem, przegranym w Serbii 0-2. Wspomniałeś, Michał, o tych 3 golach, jakie Greczynki strzeliły w tej kampanii eliminacyjnej. Można było przed startem tych eliminacji tak przewidywać, że Grecja będzie walczyła o utrzymanie się w dywizji B. Tak też się dzieje, ale trzeba przyznać, że no, jednak zdobycie 3 punktów w meczu z Ukrainą było sporą niespodzianką i Greczynki cały czas mają tutaj jeszcze szansę na to, żeby nie zająć ostatniego miejsca w grupie. Oto arbiter tego spotkania, Jelena Pejkowicz, Chorwatka od 2019 roku, od października prowadzi mecze międzynarodowe w tej edycji Ligi Narodów. Irlandia-Węgry 1-1, Słowenia-Czechy 0-2. Jedna z piłkarek, która jest dzisiaj na boisku, Ewelina Kamczyk, pamięta panią arbiter z wyjazdowego spotkania Górnika Łęczna w eliminacjach Champions League, przegranego z Paris Saint-Germain 1-6. Zieniewicz do Woś. Matysik dzisiaj w roli lewej defensorki, na prawej stronie Kajla Adamek. Ofensywnie ustawiona, będąca przed momentem przy piłce, Martyna Wiankowska. Zobaczymy, jakie założenia mają nasze boczne obrończynie na dzisiejsze spotkanie. Trzeba założyć, patrząc na klasę, poziom, wyniki przeciwnika, że będą często włączać się do akcji ofensywnych i Adamek, i Sylwia Matysik. Oliwia Woś. Zieniewicz, jedyna piłkarka z Orlen Ekstraligi dzisiaj w wyjściowym składzie reprezentacji Polski. Akcińska. Przewrócona Janaka, pomaga jej wstać Ewelina Kamczyk, a tymczasem Woś, krosowe zagranie w kierunku Ewy Pajor. No nie była to łatwa piłka dla Ewy Pajor. Widzieliśmy w poprzednim spotkaniu, sporo było takich długich podań do naszej napastniczki. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądać. Jedno już wiemy. Ewa Pajor nie zdobędzie bramki tak szybko, jak to miało miejsce w Atenach. Mitku. Spiridonidu. Próbują wyjść Greczynki spod pressingu. Bardzo wysoko ustawiona reprezentacja Polski w pierwszych minutach spotkania wywalczyła rzut z autu Kajla Adam. A ja liczę dzisiaj na dobry występ Kingi Kozak, bo to jest piłkarka, która dotychczas w tych eliminacjach zbyt wiele nie występowała, bo tylko 36 minut w meczu domowym przeciwko Serbii. Tak w studiu nasze ekspertki analizowały te rotacje w składzie. Wtedy jeszcze wiedzieliśmy, że będzie tylko jedna zmiana. Są dwie. Natomiast no dzisiaj, tak jak wspomniałam, dobra okazja dla Kingi Kozak, żeby dać sygnał linie Patalom, że warto na nim stawiać. Pawełek bardzo szeroko, ale dokładnie do Kamczyk. Achcińska, za krótko i za miękko. A pośpieszyła się Adriana Achcińska. Można było
Jeszcze spojrzeć, jeszcze oszacować ustawienie koleżanek w polu karnym. Witku, Janaka, podwajają Polki już na połowie rywala, Adamek. Sarri, Janaka. Paloma. Marku. Ponownie piłkarka MTK Budapeszt. I Sidira. No spokojnie, Wierczynki podają atak pozycyjny. Nie podchodzi nasz zespół wysoko. Zieliewicz. I Kinga Szemik. Po raz 13 dzisiaj w reprezentacji grająca w Stade Rennes. W podstawowym składzie 270 minut od poprzedniego zgrupowania reprezentacji w klubowych barwach Kingi Szemik. No, rotowała Nina Patelon w tych eliminacjach. Na tej pozycji trzy występy Katarzyny Kiedrzynek i dzisiaj trzeci mecz na koncie Kingi Szemik. Zieniewicz. Adamek. Oliwia Woś. Bardzo wysoko zaczęły Polki, nawet te dwie defensywne, Achcińska i Pawolek, bardzo blisko pola karnego reprezentacji Grecji. Spiridonidou. Hamalidou, odebrały Polki, Pawolek, pokazała się Pajor, teraz ruszyła sprintem w kierunku linii pola karnego. Witku. Opróbowała Tania Pawolek swoją słabszą prawą nogą. Jest to może usprawiedliwienie tego niecelnego podania, ale też próba była o tyle ciekawa, że Ewa Pajor dobrze pokazywała się na pozycję. Stąd taka decyzja Tani Pawolek, żeby podać do naszej napastniczki. Ewa Pajor. 19 bramek od początku trenerskiej kadencji. Niny Patalon zdobyła w reprezentacji absolutna gwiazda polskiego futbolu. Skoczyła piłka Achcińskiej. Sarri. Jeszcze piłkarka Brighton. Sarri. Hamalidou ucieka po prawej stronie. Zagranie do lewej, do Spiridonidou. Janaka. Sarri. Mitku. Po raz pierwszy tak długo przy piłce Greczynki w 6 minucie meczu. Dużą liczbę podań wymieniły Greczynki na naszej połowie, a wcześniej trzeba zdecydowanie docenić to, w jaki sposób Sarri wyszła, mijając kilka naszych piłkarek ze swojej połowy. Paterna. A teraz będzie niebezpiecznie. Greczynki już na wysokości pola karnego. Jeszcze jedna wrzutka, wybija piłkę Woś. To bardzo ładnie. Dające spory wachlarz możliwości było to wejście w pole karne Marku. Widzimy, dobrze operują piłką Greczynki. Spiridonidou i Oliwia Woś. No duży spokój Oliwii Woś. Też dużo gra w zespole mistrza Szwajcarii. FC Zurich, środkowa defensorka reprezentacji Polski. Natomiast mamy taki moment, że Greczynki dłużej utrzymują się przy piłce. Na pewno Sarri, Spiridonidou, Marku to są takie trzy wiodące zawodniczki tego zespołu, piłkarki ofensywne. Na nie niewątpliwie trzeba będzie zwrócić dużą uwagę. Bo zwłaszcza Sarri już tutaj na początku dała opis swoich możliwości, ale to już widzieliśmy przy okazji naszego meczu w Grecji, czy też we wcześniejszych spotkaniach. Kibice śledzący Ligę Angielską też mogą oglądać tę piłkarkę w Brighton. Aczkolwiek w bieżącym sezonie tych występów zbyt wielu nie ma. Natomiast poprzednia kampania ligowa to zdecydowanie pewne miejsce w składzie i dość duża liczba meczów na koncie tej piłkarki. 4 zwycięstwa nad reprezentacją Grecji, 1 remis, bardzo korzystny bilans bramkowy. Wśród strzelczyń bramek, ta, która przed momentem miała piłkę przy nodze, Ewelina Kamczyk. W 2017 roku wygranym 3-0 spotkaniu w Ostródzie. Zieniewicz. Pajor. Czytelne było to zagranie kapitanki reprezentacji Polski, no, Janaka. Jak na razie
przez te 8 minut właśnie zbyt dużo takich czytelnych podań. Łatwo odczytują to Gryczynki, łatwo przerywają jak na razie nasze ataki. Zostawiła piłkę Paterna, reprezentacja Grecji z autu. Reprezentacja Grecji, która jest 9. najczęściej tracącym gole zespołem tej edycji, pierwszej edycji Ligi Narodów. Aleksandros Katikaridis przed momentem. I Gryczynki. Sali. No, świetnie panuje nad piłką. Można ją porównać do Czankowicz, jak mieliśmy okazję oglądać mecze Polska-Serbia. No to doskonale było widać, jak wiodącą postacią w tamtych meczach, jak ważną piłkarką dla swojego zespołu była Jelena Czankowicz. Tutaj można właśnie znaleźć takie odniesienie do piłkarki Brighton. Atut na Patalon. 13 wygranych, 7 remisów, 8 porażek, ale dużo strzelane. 63 gole, 31 straconych od marca 2021 roku. Czekam ich tu, aż pokażą się koleżanki. Achcińska. Pajor i Sidira. Zaczniemy za ukiem. No przepraszam, Adriana Achcińska. Można było mieć takie wrażenie, że wybrała najlepiej w tej sytuacji, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego ataku. Można było jeszcze tutaj poszukać innego rozwiązania. Kamczyk. Adamek. Paulenołaka i Adamek. Uspokaja Jelena Pejkowicz. Bo też chodzi o to, żebyśmy tutaj w dobrym zdrowiu kończyli rywalizację w Lidze Narodów. Wiemy, że dzisiaj niezdolna do gry jest Dominika Grabowska i to jest jedyna kontuzja. Ciekawe, co wydarzyło się w przypadku Klaudii Leffel, która miała wyjść w podstawowej jedenastce, brała udział w rozgrzewce. Achcińska. Woś. Matysik. Cały czas bez gola. Sylwia Matysik, no tak, reprezentacja. Dzisiaj spojrzeliśmy na te 52. mecz. Rzeczywiście. No przydałoby się Sylwii takie trafienie, żeby otworzyć strzelanie w kadrze. Oczywiście wiadomo, że obrończyni, ale myślę, że przyjdzie taki mecz, że Sylwia zapisze na koncie bramkę, a tymczasem znowu Gryczynki przerywają nasz atak i znowu pewnie będą spokojnie budować atak pozycyjny. Spiridonidu, Mitku. Sarri. Kinga Kozak. Ruszyła Wiankowska. Kozak zatrzymana. Taki jeden krok marku zawodniczki Bazylii spowodowało, że zrobiła kółeczko z piłką. Kinga Kozak i wstrzymała akcję reprezentacji Polski. Oliwia Woś. Zieniewicz. Bardzo uniwersalna piłkarka, bo jak wiemy, Marek Chojnacki, szkoleniowiec byłego mistrza Polski, SMS Łódź, korzysta z niej i na prawej stronie defensywy, i na lewej stronie obrony. No, ciężko naszym piłkarkom jak na razie złapać odpowiedni rytm. No to Kinga Kozak, po raz 16 dzisiaj w reprezentacji. Mitku. Kakambuki, Nasi, teraz wyżej Polki, Paloma, Paterna, atakuje Wiankowska. Matysik, Pawolek, Kozak. Jeszcze biało-czerwone, Wiankowska, Sidira. No cały czas utrzymujemy się przy piłce. Dobry pressing, przede wszystkim skuteczny. Przejęliśmy piłkę na połowie przeciwniczek. Natomiast dokładność. No zobaczymy, jak teraz będzie budowany ten atak pozycyjny. Tu musi podejść Ewelina Kamczyk. Adamek.
Zieniewicz. I już wiemy, proszę Państwa, podczas rozgrzewki kontuzja Claudii Lefeld. Stąd zmiana na Kingę Kozak. No też pamiętajmy, że Natalia Padilla-Bidas przyjechała na zgrupowanie nie w pełni sił. Absencja w dwóch wcześniejszych spotkaniach ligowych. Wiemy, że to jest też ważna piłkarka w tym zespole, że to jest piłkarka, która przecież dawała reprezentacji bramki w Lidze Narodów. No, to rezerwowe piłkarki i sztab reprezentacji Polski. Paterna, Kakambuki, Sidira, Mitku, pressingiem Polki. No i znowu skutecznym pressingiem. Odzyskujemy piłkę. Adamek. Zieniewicz. Przeniesiemy tę akcję na drugą stronę boiska. Trzeba spowodować troszkę ruchu. Może pogubią ustawienie w kryciu Greczynki. Matyś do Wiankowskiej. Kozak. Pajor. Kinga Kozak. Nabiera dynamiki akcja Polek. Achcińska wyprzedzona przez Sidirę. Pawolek. No nie miała najlepiej przygotowanej piłki do tego strzału Tania Pawolek. Wcześniej dobra kombinacja pomiędzy Kozak i Pajor, więcej takiej dynamizacji, więcej przyspieszenia przy budowaniu akcji ofensywnych. To jest potrzebne, żeby sobie tutaj stwarzać sytuację. Cały czas nasz zespół wysoko ustawiony. Znowu będziemy tutaj próbować założyć pressing. Sarri uspokaja swoje piłkarki. Kati Karidis przy linii bocznej. Zieniewicz. Oliwia Woś, kwadrans gry za nami. W meczu z reprezentacją Ukrainy, tym piątkowym starciu w Stalowej Woli, reprezentacja Polski w drugim kwadransie, 72% czasu przy piłce. Najgorszy pod tym względem był kwadrans piąty. Natomiast jak patrzymy, analizując na przykład dokładność podań reprezentantek Polski, no to niestety dosyć mocno spadła w ostatnim szóstym kwadransie z 83 do 69%. No nie był to łatwy mecz dla naszego zespołu pod kątem atakowania, biorąc pod uwagę to, jak ustawiony był przeciwnik przez praktycznie całe spotkanie. Nisko ustawione Ukrainki. Duża liczba wymienianych podań w tym spotkaniu. Było 588, ale sytuacji nie było zbyt wiele w tamtym meczu. Najważniejsze oczywiście było zwycięstwo w meczu w Stalowej Woli. Natomiast zestawiając to z poprzednimi meczami, to ta liczba takich naprawdę dobrych okazji stwarzanych przez Polki była zdecydowanie niższa. No, daliśmy tylko 4 strzały i tylko 2 cele. Pawolek. Matysik. Wiankowska. Liczę dzisiaj na dużą wymienność pozycji, bo i wiemy, że Sylwia Matysik potrafi i ma takie inklinacje do oskrzydlenia akcji swojego zespołu. Tymczasem czysty atak na Kozak. Pajor prosto w środek bramki broni Zoe Nasi. Mamy celny strzał, aczkolwiek mogła lepiej przymierzyć Ewa Pajor. Do koszyczka Nasi ten strzał naszej napastniczki. Bardzo dobre podejście pod rywalkę, przechwyt piłki. Tani Pawolek. Ale też dobra decyzja, jeżeli chodzi o to odwrócenie się z piłką Ewy Pajor. Znalazła sobie momentalnie miejsce do oddania strzału. Stąd możemy żałować, że lepiej nie przymierzyła. Piłka po nogach Martyny Wiankowskiej. Od autu rozpoczną Greczynki. Przegrały w piątek z Serbią w Heraklionie 0-2. No a dzisiaj korespondencyjne starcie Grecji-Ukrainy o to, kto zajmie trzecie miejsce w grupie i kto
będzie miał szansę utrzymać się w dywizji B. Paterna. Hamalidu. Woś. Ponownie Hamalidu. Marku. Marku, która miała fantastyczną okazję przy stanie 0-0 w spotkaniu z Serbią. Nie wykorzystała tej okazji. Adamek. Jeszcze Adamek. Przejęła piłkę Janaka. Czwórką atakują Greczynki. Mitku. Niezła wrzutka Janaka i kontrola piłki. Kingiszemik, chociaż trzeba wracać. Hamalidu. O, na szczęście była tam Sylwia Matysik. Duży bałagan nam się stworzył. Tak można powiedzieć z niczego, bo wydawało się, że już wszystko jest pod kontrolą. Zagrania w środku boiska Kajdi Adamek. Tam nie było podania, nie pokazały się partnerki. Zaatakowała Janaka, odebrała piłkę. A to już jest końcówka tej sytuacji. Dośrodkowanie Mitku. Dośrodkowanie na nasze szczęście za plecy Janaki, ale później do końca Spiridonidu i zablokowany strzał Hamalidu. Zieniewicz. A przeszkadzała sobie i Kinga Szemik, i Sylwia Matysik w tej sytuacji, stąd takie zamieszanie w naszym polu karnym. Oliwia Woś. Major, szeroko na skrzydłach Wiankowska i Kamczyk. Teraz zagranie do Martyny Wiankowskiej. Paloma. Ale będziemy mieli rzut z aut. Matysik do Pajor. Pawolek. Achcińska w polu karnym. Adamek. Głową Martyny Wiankowskiej. No nie miała łatwej piłki Martyna Wiankowska. Próbowała się jak najlepiej złożyć do tego podania. Tu zobaczmy podanie od Adamek. I niecelny strzał Martyny Wiankowskiej. Paloma. Hamalidu. Zgubiła teraz. Dobrym przyjęciem piłki. Balansem ciała dwie Polki. Jeszcze raz Hamalidu. Kakambuki. Za linię obrony. No tak Greczynki grają. O tym wiedzieliśmy, że to jest drużyna, która lubi rzucić piłkę za linię defensywną. Brawo Oliwia Woś. Sidira, Janaka, Adamek, zagrała ręką Janaka. Ale widać po Greczynkach, że tutaj mają takie momenty, że odważnie atakują, wiedzą o co grają. Jeszcze powtórka tej ręki. Natomiast niewątpliwie może się podobać ich wyszkolenie techniczne, już o tym dzisiaj wspominałam, ale widać, że na tej nowej murawie Sosnowcu piłka im nie przeszkadza. Tak, bo dzisiaj debiut Murawy. Dobrze przygotowane, jak na warunki atmosferyczne, które panowały jeszcze w weekend w tej części kraju. Tymczasem Marku. Znów odważnie Greczynki do Spiridonidu. Szemik. Pewnie, spokojnie. Kinga Szemik tutaj oszacowała to, jak ta piłka poleci w jej kierunku. Ale nie zaskakują Greczynki sposobem gry. Na coś takiego przygotowani byliśmy już przed pierwszym wrześniowym meczem. No dobrze operują piłką. Widać, że to jest zespół jak na swoje możliwości, swoje warunki dobrze zorganizowany. Achcińska. Adamek.
do Zieniewicz. Zojnas. Paloma. Hamalido, proszę popatrzeć. Jedno zagranie piłki, jak uruchomiła Paternę. Spiridonidu. No, wycofała Tania Pawolek tę piłkę. Tak, zastanawiałam się, czy nie lepiej by było zagrać, przyspieszyć ten atak i otworzyć grę do przodu, ale budujemy tutaj akcję. Adamek, wcześniej Achcińska. Pawolek, bardzo ładne podanie otwierające lewą flankę dla Martyny Wiankowskiej. Matysik. Mitku. Adamek. Achcińska. Wrzutka Achcińskiej, szansa, ależ kapitalnie to Polki zamknęły. Strzela Kinga Kozak w poprzeczkę. Ależ było blisko. Musi to skutecznie sfinalizować Kinga Kozak. Bardzo blisko bramki Nasi była nasza pomocniczka. Szkoda, bo to najlepsza jak na razie dla nas okazja, żeby zdobyć bramkę. Po raz piąty w Lidze Narodów obijamy konstrukcję bramki. To jesteśmy 15 drużyną, biorąc pod uwagę całą rywalizację w trzech dywizjach, a zatem na 51 reprezentacji pod względem liczby zdobytych bramek jesteśmy na miejscu 15. Sari. Mitku. Sidira. Kamczyk. Bardzo dobry pressing. Piłkarki Fleury reprezentacji Polski. A tu czysto, skutecznie przede wszystkim Mitku. A ponownie tu mieliśmy założony przez nas pressing. I ponownie skutecznie. To jest wiadomo element, w którym dobrze nasz zespół funkcjonuje. Kakambuki, Achcińska, Adamek. Już zaczęły Polki, Pajor. No też szuka sobie dzisiaj pozycji i przed polem karnym, i w bocznych sektorach boiska Ewa Pajor. Nie ma dobrego serwisu, nie ma dostarczanych piłek do naszej napastniczki. Bierze sprawy w swoje ręce Pajor. Za głęboko Matysi. Szukamy tych wrzutek w pole karne, często z półprzestrzeni. Tu ponownie, ale źle przyłożyła stopę Sylwia Matysik. Widzieliśmy, niecelne było to podanie. A Greczynki cały czas przyjmują nas na swojej połowie. Nie wychodzą do nas wysoko do pressingu. Natomiast my tutaj musimy starannie operować piłką. Oliwia Woś. Znowu takie nieprzygotowane, to prostopadłe zagranie w okolice 16 metra. Woś. Zieniewicz. 27 minuta meczu w Sosnowcu. Polska 0, Grecja 0. I znowu strata Kylie Adamek. Brawo Ewelina Kamczyk. To 81 mecz Eweliny Kamczyk w reprezentacji. Więcej o dwa spotkania ma tylko Ewa Pajor, która teraz rozpoczyna kontrę reprezentacji biało-czerwonych. Jeszcze Pajor, była tam trzymana Ewa przez rywalkę. No to musi być żółta kartka. A jest tylko rzut rożny. No to jestem zaskoczona, przyznam szczerze. Miałam takie odczucie, że nieprzepisowo była powstrzymywana Ewa Pajor, która zdecydowała się na taką indywidualną akcję. Widzimy tutaj ten moment. Wyraźnie Paloma i zdecydowanie przytrzymana Ewa Pajor. Pamiętasz Oslo, mecz z Norwegią? Pamiętam, Norwegią. Pamiętam. Też mieliśmy tam taką Oslo, tak, sytuację. Tę sytuację. Adrianna Achcińska.
w 28 minucie meczu. 5 Polek w obrębie 16. Wybija piłkę Mitku. Adamek do Pajor. Protestują Greczynki, a zdaniem pani arbiter liniowej nie było spalonego napastniczki Wolfsburga. I słusznie. Słuszna decyzja asystentki. Sam zamysł, sam pomysł. Widzimy tutaj, jak podcięta była to piłka od Kylie Adamek. Bardzo dobrze wyszła w tempo Ewa Pajor. Szkoda, że nie udało się tej piłki lepiej uderzyć. Nie była to oczywiście łatwa piłka, bo odchodząca stąd tu trudno było, aby skuteczniej to zrobić. Natomiast trzeba pochwalić za to podanie Kylie Adamek. Zieniewicz. Adamek. Kamczyk. Podał tu Greczynki. Greczynki, które podobnie jak reprezentacja Polski jeszcze nie wystąpiły na dużym turnieju. Chociaż jako gospodynie grały w Igrzyskach Olimpijskich 2004 roku, ale... No więc można powiedzieć, że nie awansowały. Tak, nie awansowały. To będzie tak bardziej precyzyjnie. No, komplet porażek, bilans bramkowy 0-11, to był taki występ... Bez historii. Bez historii, tak po prostu w roli gospodarza. A my też czekamy na pierwszy duży turniej biało-czerwony. To zwycięstwo w dywizji B powoduje, że robimy krok w kierunku Euro 2025. Zieniewicz. Daje nam to lepszą opcję przy później rozstawieniu w ewentualnych barażach, bo te baraże już mamy oczywiście zapewne zagwarantowane. Ogólnie słowo baraże w polskim futbolu w ostatnich miesiącach jest dosyć często wymieniane przez wszystkie przypadki. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że w naszym akurat wypadku w takim pozytywnym kontekście. Natomiast tutaj Polki ponownie wysoki, założony wysoki pressing, ale teraz znowu będziemy budować atak pozycyjny i ponownie Greczynki na swojej połowie. Natomiast tak wracając do tej dywizji A, dywizji B, tak sobie spojrzałam na inne tabele i może być taka sytuacja, że z dywizji A spadną wszystkie zespoły, które może za moment. Piłka do Wielkowskiej, dobrze ustawiona Paloma. O, dużo tych długich podań dzisiaj w naszym wykonaniu. Często są właśnie takie próby. Zobaczymy, czy Nina Patalon daje jakieś inne założenia, jeżeli chodzi o budowanie tych ataków, bo dość często Greczynki po prostu sobie z tymi podaniami dość łatwo radzą. Paterna do Hamalidu. Kakambuki, Sari. Natomiast właśnie wracając do tej dywizji A i B, to tak sobie spojrzałam na tabelę, kto może spaść, to może awansować lub też to już uczynił. No i bardzo możliwe jest to, że wszystkie zespoły z dywizji A losowane z czwartego koszyka spadną. I podobna sytuacja, tylko w górę w dywizji B. Wszystkie zespoły losowane z koszyka numer 1 awansują z pierwszej lokaty, więc może być też tak... To się oczywiście okaże za ileś miesięcy, że łatwiej awansować do dywizji A niż się w niej utrzymać. No to jest jak na razie oczywiste przez tę różnicę poziomów, która oczywiście się zadziera, bo tych niespodzianek coraz więcej, ale jak na razie może się okazać, że będzie wszystko zgodnie z planem. Sidira. Paloma. Markus Ira czeka na zagranie. Teraz w poprzek boiska do niej Paloma. Adamek i Szemik. Zieniewicz. Woś, Pajor, faul Marku. No i ponownie mieliśmy tutaj sytuację, kiedy Ewa Pajor zbiegła niżej po piłkę.
to, co wspominałeś, Michał, wcześniej, szuka Ewa wolnych przestrzeni, czy na skrzydle. Kozak, Okamczyk, Pajor, Achcińska. Nie było faulu, pokazuje Jelena Pejkowicz. Janaka, Sari. Mitku. Janaka, wraca Achcińska. Przejęła piłkę Adamek. Taka przytomność umysłu, skanowanie przestrzeni u Tani Pawole, która z pierwszej piłki bardzo czysto znalazła przy linii bocznej Achcińską. Matysik. Kozak. Pajor. Jankowska na spalonie. Piłka w siatce, ale wcześniej podniesiona chorągiewka, sędzi asystent, potwierdzona gwizdkiem Pejkowicz. No, za moment sobie zobaczymy, jak to wyglądało. I to jest ten moment, kiedy była na spalonie Martyna Jankowska. Po raz 11 w tej edycji Ligi Narodów Polki dały się złapać na spalonego w 6 meczu. Spiridonidu do Janaki. Odbudowują ustawienie Polki. Janaka. Matysik. Marku. No i to na nasze szczęście Marku nie miała dobrze przygotowanej pozycji do tego, aby mocniej kopnąć, przede wszystkim skuteczniej. Matysik. Sylwia Matysik. Jankowska. Trochę szczęśliwie teraz Polki utrzymały się przy piłce. Dobry rajd Jankowskiej. Pajor. Jest podniesiona chorągiewka. Po raz piąty w tej edycji Ligi Narodów daje się złapać na spalonym Ewa Pajor. No dość długo Martyna Jankowska prowadziła tę piłkę, ale też trzeba powiedzieć, że wyprowadziła sobie tutaj taką możliwość. O, to jest ten moment, że bardzo miała opcję do podania, ale zdecydowanie dobre zachowanie greckiej defensywy. Ewa Pajor nie oszacowała, jak ona jest tu ustawiona, stąd tu nie ma wątpliwości co do decyzji sędzi asystent. Zachęca Ewa Pajor, aby podeszły koleżanki do pressingu. Bo trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o skuteczność, intensywność pressingu w meczu piątkowym z reprezentacją Ukrainy, no to Polki były przez całe spotkanie bardzo równe. Marku. ...36 minut rywalizacji w Sosnowcu. Polska-Grecja 0-0. Spiridonidu. Spiridonidu, ładne przepuszczenie piłki. Janaka szczęśliwie, bardzo szczęśliwie dla Polek. Ruszamy z kontratakiem. Jankowska. Kamczyk. Odłożony faul. Rusza Pajor. Wraca Nasi. Pajor. Pajor. Pajor! 1-0. Idealnie w swoim stylu Ewa Pajor. Długo czekaliśmy na tego gola, ale w końcu doczekaliśmy. Szybkie wyjście naszego zespołu. Odłożona kartka dla Sidiry. Dobrze, że puściła grę Pejkowicz. Utrzymaliśmy się przy piłce. No, duża przytomność u sędzi, że tu pokazała korzyść. Nasza największa, najmocniejsza broń. Wyjście za takim szybkim właśnie w taki sposób i uruchomienie Ewy Pajor. Zobaczmy, Martyna Jankowska faulowana, ale też zobaczmy, jak Ewelina Kamczyk momentalnie obsłużyła Ewy Pajor i jeszcze tam biegła, żeby dać Ewie opcję, ale ona zcięła do środka i tu widzimy, spokojnie wykończyła tę 100% sytuację, którą nasz zespół momentalnie sobie tym szybkim wyjściem stworzył. 9 piłkarek przed 6. kolejką Ligi Narodów miało po 4 gole, wśród nich była Ewa Pajor. Teraz Ewa Pajor ma już 5 trafień.
A Ewelina Kamczyk ma 3 asysty. I trzeba powiedzieć, że w kontekście tego, jak wygląda Ewelina Kamczyk, jakie liczby daje reprezentacji, to ten powrót doświadczonej reprezentantki Polski do kadry właśnie na Ligę Narodów trzeba uznać za udany. Pawolek, Adamek. No, pamiętajmy, jak wiele lat te piłkarki ze sobą współpracują. No, przecież słynny złoty medal do lat 17 w 2013 roku. Matysik. Wszystkie greczynki na własnej połowie boiska. Zieniewicz. Jankowska przejęła piłkę. Kozak. Marku. Paterna. Hamalidu. I znów Polki. Ewa Pajor. Jeszcze Pajor. Janaka. O, teraz świetne panowanie nad piłką. Zresztą pokazała w tej ostatniej akcji, kiedy zablokowany był strzał Janaki, że potrafi dobrze przyjąć, złamać akcję do środka. No też natomiast nie mieliśmy okazji obejrzeć tej sytuacji, gdzie greczynki miały bardzo dobrą okazję. Ta akcja, kiedy kolejne zawodniczki w polu karnym przepuszczały piłkę, to dowód na to, jak i kończyła dzisiaj strzałem Janaka, zablokowana. Dokładnie tak, jak dzisiaj Grecja próbuje w ofensywie. Fauna Achciński, która zostawiła się, na pewno cieszy ten gol, to trafienie Adreny Achcińskiej. Po 6 miesiącach w październiku, po 6 miesiącach leczenia kontuzji wróciła. Pawolek do Pajor. Wróciła w październiku Adrena Achcińska. Ostatnio gol w meczu ligowym, teraz trafienie w Stalowej Woli w spotkaniu z Ukrainą. Kolejny gol trenerskiej kadencji Niny Patalon, Adriany Achcińskiej. Zieniewicz. Woś. Matysik. Wiankowska. Ewa Pajor też przecież w Pucharze Niemiec. Bramka, asysta w meczu z Werderem. 56% czasu przy piłce reprezentacja Polski. Pajor. Adamek. Kamczyk. Świetnie przepuściła. Zorientowała się Pajor. Widać pewne automatyzmy w grze biało-czerwonych. Kamczyk, ależ zagranie. Kozak na spalonym była, Kinga Kozak. Ale bardzo ładna akcja Polek. Szkoda, bo trzeba pochwalić Polki za zbudowanie tej całej akcji. Kilka dobrze wymienionych podań w dobrym tempie. I też zaczęło się to od zejścia niżej Ewy Pajor. Zakładam, że takowe założenia były na ten mecz. I tu jest ten spalony, ewidentny Kingi Kozak, bo Ewa dość często dzisiaj właśnie schodzi niżej. Mitku. Sidira, Nasi, Paloma. Sidira. Mówiłem o tym. Tylko 3 bramki zdobyły reprezentantki Grecji w 5 meczach Ligi Narodów. Podstawowy skład głównie złożony z piłkarek występujących w lidze greckiej. 4 zawodniczki występują poza tą ligą. 2 gole Marku, 1 Spiridonidu. Natomiast tak wygląda nie wiem, Michał, czy się jedno zgodzisz, natomiast ja muszę tak docenić, jeżeli chodzi o greczynki, o to, jak chociażby cały czas próbują otwierać grę, jak pomimo tego, że my podchodzimy pressingiem wysoko, cały czas konsekwentnie to robią. Świetne podanie Pajor do Achcińskiej. Nasi grała bardzo wysoko. Teraz bramkarka reprezentacji Grecji. Adamek. Janaka blisko. Achcińska.
Sidira, Janaka. Zieniewicz. Oliwia Woś. Matysik. Woś. 43 minuty rywalizacji w Sosnowcu. Prowadzimy z Grecją 1-0. Kakambuk. Zieniewicz, Pajor, Pawolek, Szeroko-Wiankowska czeka na zagranie, troszkę za plecy. Jeszcze Martyna Wiankowska, Kakambuk. A szkoda, że wcześniej Tania Pawolek nie obsłużyła Martyny Wiankowskiej. Tak wydawało się, że jedno albo nawet dwa tempa za zagranie późno. Bardziej w kierunku bramki. Tak, a później jeszcze nie było to optymalnie zagrane, tak żeby nie spowolnić włączającej się Martyny Wiankowskiej. Zoe Nasi. Paloma. I Kinga Szemik. Na razie 13 występ w reprezentacji bez straconego gola. Oliwia Woś. Jeśli nic się nie wydarzy, to 45 minut potrwa pierwsza połowa, nie będzie czasu doliczonego. Proszę Państwa, pamiętajmy, że już nie tylko telewizja linearna, ale także strona internetowa, aplikacja Smart TV, tam wszędzie to spotkanie można oglądać. Przerwie nasze studio, do którego zapraszamy i do telewizji, i na stronę internetową, i do aplikacji. Matysik i Wiankowska, Paloma. Ona wygrała teraz rywalizację z zawodniczką FC Köln. Achcińska, Matysik. Pawolek. W drugim fragmencie to była akcja piłkarek Bundesligi. 37 minuta, asysta Kamczyk, bramka Ewy Pajor. Dyktujemy warunki, prowadzimy w meczu z Grecją. No, zasłużone prowadzenie. Sytuacji zbyt wiele nie było, ale myślę, że możemy być zadowoleni przede wszystkim z wyniku, bo w grze jeszcze sporo jest do poprawy. Ewa Pajor z 59. golem w reprezentacji. Za moment studio, do którego już teraz Państwa zapraszamy. Sponsorem programu są Olimpiady Specjalne Polska. Sponsorem programu był Polski Związek Piłki Nożnej, właściciel portalu Łączy Nas Piłka. Wracamy do Sosnowca razem z reprezentantkami Polski, które wybiegły na murawę. Będzie jedna zmiana. Nie wyszła na drugą połowę Kajla Adamek, w jej miejsce Natalia Padilla-Bidas, co oznacza, że wróci na prawą stronę Sylwia Matysik, do defensywy Martyna Wiankowska, Ewelina Kamczyk na swoją lewą stronę, a Padilla na prawą stronę w bloku ofensywy. No, nie wystąpiła w poprzednim meczu w Stalowej Woli z Ukrainą Natalia Padilla-Bidas. Wspominaliśmy o tej drobnej kontuzji skrzydłowej FC Köln. Nie jest jeszcze gotowa na występ w pełnym wymiarze. Dwa gole w bieżącej kampanii eliminacyjnej Natalii Padilla-Bidas. No, zobaczymy, w jakiej jest dyspozycji po tej krótkiej przerwie, ale jeszcze będziemy mieć chyba też jedną zmianę w zespole Grecji. A w reprezentacji Grecji na boisku nie pojawi się już Janaka, a za nią Anastazja Moraitu z numerem 17. A te bramki Natalii Padilla-Bidas to gole ważne, bo przecież bramka, która pozwoliła nam po raz drugi w meczu w Grecji objąć prowadzenie i jakże ważny gol w wyjazdowym spotkaniu z reprezentacją Serbii. No, patrząc na wyniki, jakie mieliśmy, to w sumie, Michał, można podsumować, że wszystkie gole były ważne, bo te zwycięstwa często stykowe. Taka złośliwość dzień przed Mikołajkami.
ale to też efekt naszej małej, słabej skuteczności, bo przecież tych okazji we wcześniejszych meczach, poza oczywiście tym Stalowej Woli, było bardzo dużo. Jelena Pejkowicz rozpoczęła drugą część spotkania szóstej, ostatniej kolejki Ligi Narodów w dywizji B. Reprezentacja Polski. Szemik w bramce, 6 Matysik, 7 Zieniewicz, 4 Woś, 2 Wiankowska, 11 Pawolek, 23 Akcińska, 8 Kozak, 20 Kamczyk, 19 Padilla, z 9 kapitan reprezentacji Polski Ewa Pajor. Na niebiesko Greczynki, Nasi w bramce, 22 Paterna, 23 Paloma, 8 Sidira, 2 Mitku, z 9 Marku, 7 Kakambuki, 10 Sari, 21 Hamalidu, 11 Spyridonidu i z 17 od drugiej części spotkania Morajtu. Spyridonidu. Kakambuki. Sidira. No zobaczymy, jakie założenia. Mam też Greczynki na tę drugą połowę, bo wiadomo, że one tutaj walczą o utrzymanie się dywizji B, stąd przy tym wyniku dla nich niekorzystnym. Hamalidu, brawo Oliwia Woś. 0-0 w Serbii, gdzie Serbki grają z Ukrainkami. No właśnie, przy tym wyniku dla nich niekorzystnym i tu, i także przy okazji tamtego spotkania, no to muszą tutaj się utworzyć, muszą mocniej zaatakować, co nam zapewne da okazję do tego, aby wychodzić z atakami szybkimi. Padilla Vidas. Wiemy, że bardzo często zmieniamy skrzydła. Ewelina Kamczyk tak jak grała w pierwszej połowie, jednak na prawej stronie na razie, Padilla na lewej. Zieniewicz. Pawolek. Woś. Jankowska. Dobrze ustawiona Paterna, ale przejmuje piłkę w środku Pawolek. Dzisiaj sporo przechwytów, Dani Pawolek. Zieniewicz. Matysik. Kamczyk. Bardzo ładne zagranie do Pajor. Nie miała do kogo odegrać. Ewa Pajor. Pawolek. Jankowska. Pawolek. Do Wiankowskiej. No zamknięta tam Martyna Wiankowska. Dwie Greczynki do niej doskoczyły. Tak można powiedzieć, że wstrzeliła w pole karne tę piłkę. Świetnie Woś. Też dzisiaj dużo takiego dobrego czytania gry ze strony Oliwii Woś. Sporo piłek przejętych w polu karnym, ale jak widzieliśmy, potrafi się zachować także na połowie rywala. Defensorka FC Zurich. A to mądre zachowanie Adrianny Achcińskiej. Tak sprytnie wróciła się z piłką w kierunku bramki. To jest ten moment. I faul Morajtu. Proszę Państwa, przed szóstą kolejką 13 punktów, tak jak reprezentacja Polski. W grupie drugiej dywizji A miała reprezentacja Francji. W dywizji C Malta, Azerbejdżan i Izrael. I były też zespoły, które miały tych punktów komplet, czyli 15 w dywizji B, w grupie pierwszej Irlandia, w grupie drugiej Finlandia i w grupie pierwszej dywizji C reprezentacja Turcji z kompletami punktów po 5 kolejkach. A mówimy o tym, żeby pokazać, jak dobry jest to występ reprezentacji Polski w premierowej edycji Ligi Narodów. O, w marcu losowanie kolejnej edycji, która oczywiście będzie kwalifikacją do Mistrzostw Europy w 2025 roku. Chyba tam było jakieś zaniepokojenie. Nina Patalon, Marta Mika. Stanem zdrowia Adrianny Achcińskiej, bo wiemy, że ta piłkarka dopiero wróciła po poważnym urazie. Gra dużo w klubie, bo to trzeba powiedzieć. 360 minut Achcińskiej od poprzedniego zgrupowania reprezentacji Polski. No 56 minut w poprzednim meczu. I też trzeba przyznać, że dużo takich sytuacji, że mocno pobijana była Adrianna Achcińska. No to jest taka piłkarka często grająca w kontakcie, mocno się tym naraża na tego typu urazy. Taki dziesiątkę, Ewelina Kamczyk. I może wrócić Adrianna. Przepraszam, Ewelina Kamczyk, no wie, że źle wykonała ten rzut wolny, odchyliła się przy oddawaniu strzału, stąd tak mocno niecelne było to uderzenie.
najczęściej faulująca polska piłkarka. Ewelina Kamczyk w Lidze Narodów. Jankowska do Szemik. No tutaj musi zejść, tak, zrobiła to Martyna Wiankowska, pokazała się Kindzie Szemik. Padilla. Dobrze wyglądała gra bez piłki. Pokazanie się pod pressingiem rywala na wysokości własnego pola karnego. Zieniewicz. Pajor. Pawolek. Zieniewicz. O, wykreował nam taką drugą parę stoperów na ten moment. Trochę z konieczności ten okres gry w Lidze Narodów wobec kontuzji Dudek, Mesjasz, a teraz także urazu ręki Małgorzaty Grec. No i to, że to była dywizja B, to w dużym stopniu ułatwiło wdrażanie do zespołu narodowego, do podstawowego składu tych piłkarek, bo chociażby debiut Zieniewicz. Kozak, to oczywiście trzeba podsumować tak, że o wiele trudniej byłoby w momencie, kiedy ci przeciwnicy byliby na wyższym poziomie, wdrażać się do podstawowej jedenastki. Ale jakbym miał szukać największych wygranych całej tej Ligi Narodów, to bym powiedział, że dzisiaj grająca piąty mecz w reprezentacji Wiktoria Zieniewicz do takich należy. Wywalczyła piłkę Wiankowska, czeka Pajor, Wiankowska, Pajor! Jeszcze nie koniec, Kamczyk. Wiedzą Greczynki, skąd grozi im największe niebezpieczeństwo. Zablokowany strzał Ewy Pajor. Woź, bardzo dobra wrzutka. Mitku za linię końcową. Zaczniemy rzutem rożnym. Zasekrowała to Mitku wcześniej. Bodajże Palama blokowała strzał Ewy Pajor. Tu widzimy, powalczyła o piłkę Martyna Wiankowska. Spojrzała, jak ustawione są koleżanki. Dobrze wycofała do Ewy Pajor, która wydaje się, że mogła inaczej rozwiązać, inaczej sfinalizować tę sytuację, bo tam już Paloma leżała i praktycznie pod nogami, stąd mieliśmy ten strzał zblokowany. Szkoda, bo to była naprawdę dobra okazja dla naszego zespołu. Drugi rzut rożny reprezentacji Polski w tym meczu. Greczynki na razie bez kornera. Trzeba powiedzieć, że to też nie jest nasza najmocniejsza strona tych rzutów rożnych. Reprezentacja Polski w Lidze Narodów wcale tak dużo nie miała. To jest 21 korner, a przed tą kolejką byliśmy na dalekim 31 miejscu pod względem tego właśnie stałego fragmentu gry w całej Lidze Narodów. Wiankowska, Jarcińska. Ta dwójka przy piłce, krótko rozegrany stały fragment. Wiankowska, Padilla skakała. Kamczyk. Zieniewicz. Bardzo ładnie uciekła rywalce Wiktoria Zieniewicz. Kolejna wrzutka, Polek. Pawolek. Kamczyk. Ewa Pajor. Zatrzymana Padilla i Pawolek. No, zyskujemy szybko piłkę. Wspomniałeś, Michał, o tej małej liczbie rzutów rożnych. Oczywiście trzeba wspomnieć o tym golu Tani Pawolek po asyście Dominiki Grabowskiej. Natomiast ja przyznam się, że dzisiaj bardzo liczę na te stałe fragmenty, aczkolwiek nie ma ich zbyt wielu, bo to jest taki element, z którego można dzisiaj dużo mieć korzyści, biorąc pod uwagę chociażby warunki fizyczne Nasi, bo to jest bramkarka, która jest po prostu niska, nie pracuje na przedpolu, nie wychodzi do piłek i miewa problemy właśnie przy dośrodkowaniach. Doskonale to było widać chociażby w poprzednim meczu Grecji. Trafienie Poliak bezpośrednio z rzutu rożnego. Kinga Kozak, bardzo ładne zagranie Wiankowskiej. Kozak troszkę za mocno wypuściła sobie piłkę. No, odważnie Kinga Kozak, ale tutaj zabrakło jej boiska. Talon przegrywała ze Szwecją, Islandią, Belgią, Norwegią, Holandią. A konsekwentnie Greczynki otwierają grę od tyłu, pomimo naszego ustawienia. Analidu. Marku, Kakambuki. Sari. Czerwone!
Palama. Mitku. I znów Polki. Pawolek. Woś. Matysik. Zieniewicz. Próbujemy. Były takie fragmenty w pierwszej połowie. Wciągnąć troszkę Greczynki. Bliżej naszego pola karnego. Spowodować, żeby powstały większe luki między formacjami zespołu greckiego na jego połowie. Przejęły Greczynki, ruszają teraz piątką w kierunku naszej bramki. Zagranie do Spiridonidu. Brawo, Oliwia Woś. Dzisiaj naprawdę świetne czytanie gry defensorki FC Zürich. Jankowska. Zieniewicz. Ewelina Kamczyk. Środkiem ruszyła Kozak. Zagranie przez Pawolek. Ta traci. Kakambuki. Achcińska. Pawolek. Bardzo ładnie w kierunku Padi, trochę mocno zdążyła nas. No szkoda, że to nie było lepszego podania, bo bardzo dobrze pokazywała się na pozycję Natalia Padi-Jabida. Otworzyła sobie przestrzeń, miała tam dużo miejsca i tu widzimy, jak dużo miejsca. Mitku. Kakambuki. Ale szybko Polki wracają. Natychmiast presujemy na połowie rywala. Tym razem nieskutecznie. Kakambuki, Matysi, Kamczyk, Pajor, Achcińska, Kozak. Do Pajor ruszyła Ewa. To była dobra, ciekawa próba. Cztery podania wymienione na szybko na jeden kontakt. Hamalidu. Spiridonidu w środku. Wróciły cztery Polki. Sari. Sidira. Spiridonidu. Takie zalążki budowania ataku w oparciu o kilka podań Greczynki mają. Natomiast brakuje domknięcia tej akcji dokładnym podaniem i stworzeniem czystej strzeleckiej sytuacji. Tutaj było nieporozumienie. Inaczej powinna to była rozwiązać Spiridonidu. Na nasze szczęście nie najlepiej wybrała. Ukraina prowadzi w Serbii 1-0. Ewelina Kamczyk, Kozak! Gol! Kinga Kozak, 2-0. Co się odwlecze, to nie uciecze. Świetnie Kinga Kozak nabiegła do tego podania od Eweliny Kamczyk i tym razem się nie pomyliła, idealnie dostawiła stopę. Doczekaliśmy się, mamy teraz już 2-0. I druga asysta Eweliny Kamczyk w tym meczu. Ale dobra to była piłka. Zobaczmy, jak tu podłączyła się na skrzydle Ewelina Kamczyk pomiędzy linię obrony a bramkarkę. Ja bym chciał jeszcze raz zobaczyć powtórkę. Jeśli jest taka możliwość, to poprosimy jeszcze powtórkę. Z kamery ustawionej na pozycji do spalonego. Ale jak wiemy, nie ma VAR w Lidze Narodów. Druga bramka Kingi Kozak w reprezentacji w 16 meczu. No i Ewelina Kamczyk z czterema asystami na koncie. Wspomniałam o tym, w jaki sposób podawała najtrudniejsze podanie dla defensywy pomiędzy obrończyni a bramkarkę. Hamalidu. Przejmie piłkę Pajornie. Palama.
Spiridonidou, Hamalidou. Aby to nie był znów moment rozkojarzenia po strzelonej bramce reprezentacji Polski. No to spokojnie. Oliwia Woś kontrolowała tę sytuację. Proszę Państwa, teraz mamy powtórkę sytuacji. Mógł być minimalny spalony Kingi Kozak, ale tego nie weryfikuje. Wiadomo, że nie jest to istotne. Raz jest na naszą korzyść, raz nie jest. Stąd tak, ale tak mi się wydawało już w tej pierwszej powtórce. Możemy zostawić. Zostawiamy, ale... bo wynik jest 2-0. Kakambuki. Sari. Jak ktoś będzie chciał być dokładny, to sobie zrobi stopklatkę i przeanalizuje tę sytuację. Tak czy inaczej, Kinga Kozak z golem na koncie. Nawet jak drugie trafienie w kadrze piłkarki Glasgow City. Nawet jak Greczynki mają piłkę, to bardzo często biegają z nią w poprzek boiska. A to pierwsze trafienie to w którymś z tych styczniowych terminów i turniejów na Półwyspie Iberyjskim. No, a propos turniejów na Półwyspie Iberyjskim, to może za moment. Achcińska bardzo ładnie otwiera prawą stronę dla Kamczyk. Nasi. No i to dobre zachowanie Nasi w drugiej połowie lutego w terminie FIFA. Najprawdopodobniej dwa mecze towarzyskie w Hiszpanii. Spotkania, które jeszcze nie są zakontraktowane, no bo wiadomo, trwają baraże. Może teraz Polki, Akcińska, Kamczyk czeka, jest zagranie. Ewelina Kamczyk, czyściutki ślizg, Mitku. O, zbyt długo zwlekała Ewelina Kamczyk. Wydaje się, że nie oszacowała, że przeciwniczka jest za jej plecami. Stąd próbowała sobie ułożyć tę piłkę jak najlepiej do strzału, nie śpiesząc się przesadnie, ale też trzeba docenić podanie od Achcińskiej, która dobrze zauważyła włączającą się Ewelinę Kamczyk. Piankowska. Więc czekamy na informacje, jakie będą te mecze lutowe, jacy będą przeciwnicy, ale też kto będzie w barażach, to też decyduje, jakie zespoły po prostu będą do dyspozycji na mecze towarzyskie. Padilla. Mitku. Ale jakby przestraszona nadbiegającą zza pleców Eweliną Kamczyk wybija piłkę za linię końcową. No bardzo nerwowo Mitku. Nie spojrzała, nie oceniła, nie zeskanowała sytuacji. A będziemy mieli zmianę w zespole greckim. Szykowana do gry Danai Kaldaridou. To jest piłkarka, która zaczynała w podstawowym składzie wrześniowe spotkanie obu reprezentacji w Atenach. A nasze piłkarki przez moment zastanawiały się, w jaki sposób wykonać ten stały fragment. Wiankowska z Achcińską, krótko. Dobra wrzutka Achcińskiej, Nasi, Pawolek, ale faulowana bramkarka zespołu greckiego. No dobre było to podanie na Adrianie Achcińskiej, taka cięta, mocna piłka. Zdecydowane to wejście Oliwii Woś. I faulowana. Stąd nie ma tutaj wątpliwości co do tego, że był faul. Ale widać było właśnie, że tu jest taki zamysł, żeby zagrać taką piłkę w pole bramkowe, na właśnie takim pułapie. Tak, a to są dobre dośrodkowania. Nie te piłki, które długo spadają, dają możliwość reakcji bramkarki, linii defensywnej, tylko piłki właśnie grane na odpowiedniej wysokości, grane mocno. Zieniewicz do Woś. Wiankowska. Bardzo ładne zagranie do Kozak. W środku pola karnego Achcińska. Ona teraz przy piłce. Też tam moment nieporozumienia z Kamczyk. Matyś. Padilla. Zieniewicz. Jesteśmy całym zespołem poza Kingą Szemi. 40 metrów przed bramką reprezentacji Grecji. Zahaczona Ewa Pajor. Dobra odległość do tego, aby przymierzyć.
Może Achcińska. Tylko odległość na strzał z prostego odbicia i myślę, że tu właśnie Achcińska byłaby dobrą opcją. Podwójna zmiana w greckim zespole. Najpierw opuści boisko grająca z jedenastką Spiridonidou, a za nią Kaldaridou. I ta druga zmiana za Marku, grającą do tej pory z numerem 9, z dziewiętnastką. No, będzie gimnastyka językowa. Hala Cogyeon. Ale Cogiani. Zobaczymy, zobaczymy, jak te zmiany wpłyną na Greczynki, a tymczasem mamy stały fragment i dobrze go wykonać, dobrze przymierzyć. Pajor Wiankowska. Czteroosobowy grecki mur. Wiankowska. A dzisiaj rzuty wolne zdecydowanie do poprawki. Ponownie strzał wysoko nad poprzeczką. Bardzo dobrze, skutecznie Tania Pawolek. Chwaliła się Michał za odbiory i tu ponownie taka sytuacja, że dobrze się ustawiła, szybko odebrała piłkę. Duża stabilizacja, jeżeli chodzi o Tanię Pawolek. To jest piłkarka, która gra na takim bardzo stabilnym poziomie. Pawolek. Wiankowska, Pajor, 3694 osoby na trybunach stadionu w Sosnowcu. No i ponownie Tania Pawolek, kalka tej poprzedniej sytuacji, kiedy odebrała piłkę. Woś. No, intensywny czas niewątpliwie przed Tanią Pawolek. Jeszcze w grudniu, bo przecież dwie kolejki Ligi Mistrzyń do zagrania. A gra cały czas, 450 minut od poprzedniego zgrupowania Tania Pawolek. Żadna inna piłkarka w reprezentacji tak często nie grała, ale jak wiadomo, no to jest rywalizacja na trzech frontach. No i też komplet minut w kadrze, bo jak sobie spojrzymy na tę edycję Ligi Narodów, to cztery piłkarki z kompletem minut. Matysik, Pajor, Pawolek i Wiankowska. Niebawem kolejna zmiana w reprezentacji Polski. Druga. Zobaczymy Emilię Szymczak, piłkarkę Barcelony, w miejsce Adrianny Achcińskiej. O, szybko chciała Natalia Padilla-Bidas uruchomić Ewę Pajor. Często Ewa szuka właśnie takich możliwości, takiego odskoczenia. Sidira. Pola mam. Hala Cogiani. Wiarkowska, ale za krótko. Moraj tu przed momentem. Paterna. Zieniewicz.
Biankowska, Pawolek, Szemik. 57% czasu przy piłce Polki. I to w tym kwadransie, kiedy bardzo spadło nam utrzymanie przy piłce w meczu z Ukrainkami w ostatni piątek. Równo dzisiaj gramy, to trzeba powiedzieć. Nie ma przestojów. Dobrze, Paterna. I teraz wspominana już zmiana. No, drugi występ w zespole narodowym Emilii Szymczak. 17-latki. Wspominałeś o Barcelonie, wiadomo, oczywiście Barcelona B. Występuje w tym zespole też na różnych pozycjach. Bywa to też środek obrony, ale to oczywiście piłkarka uniwersalna. Dwa sezony w Górniku Łęczna. Wcześniej występowała w drużynach chłopców i ona od razu z tych zespołów chłopieńcych przeszła do Łęcznej. Od razu zaczęła grać w lidze. Pan Zagoleniów, Żak i Szczecin to te dwa zespoły, w których Szymczak występowała. No zobaczymy, jak będzie się rozwijać w Barcelonie. Warunki wiadomo doskonałe do tego, aby podnosić swój poziom. Morajtu, Sidira, Palama, Mitku, Halacogiani, Nasi. Pytana była Nina Patalon na jednej z konferencji pomeczowych po wcześniejszych meczach, jaki ma plan na Emilię Szymczak. Mówiła, że plan jest, ale go nie zdradzi, ale widzimy, że dzisiaj dostaje szansę w większym wymiarze piłkarka Barcelony B. Padilla. Na pewno wielki talent. Zobaczymy, jak będzie się rozwijać ta piłkarka. Wielki talent, ale też mocny charakter, jak można usłyszeć. Jola Siwińska mówiła o tym w studiu w Gdyni. Padilla, Kamczyk do Pajor. No czemu nie kończymy tego skutecznie? Blisko, blisko. Tu zabrakło dokładności. Sama kombinacja. Sam pomysł świetny i tu po prostu Ewelina Kamczyk nie najlepiej przyłożyła stopę, stąd tak niecelne było to podanie do Ewy Pajor, która była bardzo dobrze ustawiona. Palama przejęła piłkę Szymczak. Szymczak bardzo ładnie chciała to zrobić, ale zagranie do Pajor niedokładne. Faulowała Kamczyk. No tak dyskretnie. Tu trzeba pochwalić akurat Ewelinę Kamczyk, że przerwała ten atak Greczynek. Aleksandros Katikaridis od stycznia tego roku prowadzący reprezentację. Wcześniej dwa razy Mistrzostwo Kraju, 1/32 Ligi Mistrzyń z PAOK-iem. Kaldaridu. Paterna. Palama. Mitku. Pawole. Padilla. O, Mitku teraz dobrze przeczytała zamiar. Natali Padilla i Bidas. Ruszyły Greczynki. Dobry strzał. Szemik pilnowała do końca prawego słupka. Rzut rożny. Ale ładna akcja, kończona strzałem przez Sari. No tutaj pokazała się Sari z dobrej strony. Zobaczmy ten strzał i tu niedużo, no może tutaj bym przesadziła, jakbym powiedziała, że niedużo brakło, bo Kinga Szemik miała pod kontrolą to uderzenie, więc będzie stały fragment. 11 prób Polek, 5 reprezentacji Grecji. Padilla. No to trochę przyznaliśmy przy tym stałym fragmencie w defensywie. Padilla. Pajor.
Ależ teraz ładnie uciekła Ewa Pajor Sidirze. Czeka Kamczyk. Pajor. Palama. No pewnie sobie gdzieś tam takie nagranie z tej czystej interwencji na 18 piłkarce rankingu France Football. No bo to młoda się Greczynka zachowa. Tylko zdarza, aczkolwiek Ewa już w końcówce tej akcji delikatnie zwolniła. No właśnie, tutaj przez ręce Kingi Kozak. O nienaturalne ułożenie tych rąk, stąd nad głową, więc tu sędzia mogła się pokusić o podyktowanie, a właściwie powinna, podyktowanie rzutu karnego. Już Polki. Kozak. Sari bardzo blisko. Szymczak. Kozak. Ziemiewicz. Pajor. Sidira. Mitku. Sari. Kaldaridu. Przejęły Polki. Matysik. Matysik. Hamalidu. Nic z tej akcji nie wyjdzie. Niestety. Morajtu. Palacio Biani spokojnie. Palama. Kakambuki. Zoinasi. Teraz duże wsparcie tej blisko 4000 publiczności na ArcelorMittal Park. Jesteśmy w Sosnowcu, w mieście zasłużonym. 13-krotny mistrz Polski przecież pochodzi z Sosnowca. Kamczyk. Bardzo ładne zagranie. Padilla. Padilla szukała Pajor. Ewa chciała wyjść przed obrońcę, a zagranie Padilli było w kierunku dalszego słupka. Matysik. Pawolek. O, to będzie za mocne. Kreujemy sytuację, brakuje nam dokładności, zwłaszcza w polu karnym, bo było kilka takich momentów, gdzie lepsze podanie, lepsze oszacowanie ustawienia koleżanki dałoby nam zdecydowanie więcej. Tak jak chociażby w tej sytuacji, aczkolwiek mam też tutaj takie odczucie, że nie do końca zrozumiała Natalia Padilla-Bidas to, jak się zachowa Kamczyk Ewa Pajor. Do Pajor. Pajor zablokowana po raz kolejny i znowu Palama. Czyli tak, dwa bloki Palamy na Pajor i ta czysta interwencja. Kamczyk. Pomierzyła przy dalszym słupku, ale nie dokręciła tej piłki Ewelina Kamczyk. Jakiś uraz Palamy. Po bloku na Ewie Pajor. Dużo mają takich ratunkowych interwencji greckie obrończynie. Będzie debiut. Będzie debiut. No i kolejna piłkarka z Orlen Ekstraligi. I też z SMS Łódź. Podobnie jak Ziemiewicz. Moraj. Zostały Polki wysoko. Nasi. Szymczak. Wiankowska. No musi wycofać się. Wcale nie musi. Proszę bardzo. Był taki moment, że byłam przekonana, że to będzie dwa razy się zbierała do tego, żeby ruszyć z piłką na połowę rywala. Martyna Wiankowska ostatecznie bardzo skutecznie. Palacio Biani. Matysik. Zieniewicz. A czyli co? Ewelina Kamczyk? Jeśli Nadia Kryzyman. Myślę, że tak, że tutaj na skrzydło wejdzie zapewne Nadia Kryzyman, stąd tak przypuszczam, że to Ewelina Kamczyk opuści boisko. Oliwia Woś. Ewentualnie ktoś inny, no ale to wtedy przesunięcie. Szymczak. Bardzo ładne podanie do Kingi Kozak. Padilla.
Padilla. Padilla! Szkoda, że lepiej nie przyłożyła stopy Natalia Padilla-Vidas, ale już dłuższy moment, dłuższy fragment spotkania, gdzie dość łatwo dochodzimy do dobrych okazji, kreujemy sytuację. A to już mamy potwierdzoną informację, pani Anno. Dobrze rozeznaliśmy się w temacie. Ewelina Kamczyk zrobi miejsce dla Anna Dikrezyman. A zatem 19-latka z SMS-u Łódź. Za moment, ale wcześniej podwójna zmiana w reprezentacji Grecji. Schodzi z boiska Hamalidou. Za nią Georgantzi. Z numerem 15. Oto właśnie na Państwa ekranach zawodniczka Asterasu Tripolis i ta druga zmiana zeszła z boiska, grająca z ósemką Sidira, a za nią z numerem 5 Kapnisi. A u nas pewnie za moment będzie ta zmiana już. Jeszcze czas czeka Nadia Kreziman na wejście na boisko, ale się doczeka. Dopisujemy. I teraz. Dopisujemy 1A przy nazwisku Kreziman, wychowanka Błękitni Owińska, nowego klubu spod Poznania. Bieżący sezon ligowy, 10 spotkań, 5 zdobytych bramek. Proszę Państwa, też trzeba powiedzieć, że Nadia Kreziman to jest zawodniczka, która wraca po dłuższej kontuzji. Wróciła w tym sezonie po dłuższej kontuzji do takiego dużego ligowego grania. I tak jak Joanna mówi, 5 bramek w 10 ligowych występach. On debiutowała w lidze w sezonie 2021. Bardzo obiecująca zawodniczka, bo trzeba powiedzieć, że naprawdę świetnie wygląda w barwach SMS-u. Oczywiście wcześniej występy w kadrach młodzieżowych. Też szkolona w SMS-ie, bo tam już wcześniej była, zanim zadebiutowała w lidze, to spędziła kilka lat w juniorskich drużynach SMS-u. Szemik. Zieniewicz. Matysik. A wspomniałeś, Michał, o tym, jak Wiktoria Zieniewicz zbudowała się w tych eliminacjach. Padilla. Dynamicznie Polki. Padilla, Pajor. Szkoda, mógł się podobać ten rajd Natalii Padilla-Vidas. Dużo tam miała miejsca, skorzystała z tego, otworzyła sobie przestrzeń. Zabrakło dokładności, o której dzisiaj mówimy, jeżeli chodzi o te podania w pole karne. Matysik. Natomiast właśnie przy piłce Zieniewicz, o której zaczęłam mówić. Dla mnie to jest największa wygrana. Że dużo zyskała, oczywiście daje alternatywę na przyszłość przy powrocie Mesjasz Dudek, bo to jest Igrec, bo to jest piłkarka, która także może grać na boku defensywy, co mają okazję kibice śledzący naszą ligę. Tak, mówiłem o tym w pierwszej połowie. Wspominałeś o tym, że Marek Chojnacki ją wystawia na różnych pozycjach, jak sobie spojrzymy na ten i na poprzednie sezony. O, ciekawa prośba, bo zawsze są prośby o koszulkę, a tutaj Ewa, daj mi twoją opaskę kapitana. Zieniewicz. To wiadomo, 5 bramek Ewy Pajor. Dobre występy Pawolek. Zresztą kilka piłkarek bardzo stabilnych, jeśli chodzi o formę w Lidze Narodów, ale zdecydowanie taką wygraną Wiktoria Zieniewicz. Bo jej w reprezentacji przed Ligą Narodów nie było. A gdyby nie kartki, to pewnie zagrałaby we wszystkich 6 meczach. Nie grała przede wszystkim, bo powołania się trafiały, ale... No tak, ale mówię sam, o występach. Tak, a sam debiut dopiero właśnie w Lidze Narodów. Pięć minut do końca podstawowego czasu gry. Polska prowadzi z Grecją 2-0. Zmierzamy po 17 punktów w 6 meczach Ligi Narodów. Tylko w Serbii
nie potrafiliśmy wygrać, remisując 1-1. Oliwia Woś, Kryzyman, proszę bardzo, jak ładnie, pod naporem rywala. Chociaż teraz prezentowaliśmy piłkę Greczynką, wraca Pawolek. Szemik. Wiankowska. Do Pajor. Lepszym wyborem było granie do środka. Osamotniona była Kinga Kozak. No nie miała takiej pozycji Ewa Pajor, żeby tę piłkę do niej skuteczniej zagrać. Kapnicki. Pawolek. Woś. Też gramy dzisiaj odważnie, bo przy tym głęboko cofniętym greckim zespole bardzo wieloma fragmentami jesteśmy na połowie rywala, całą dziesiątką piłkarek z pola. Zieniewicz, Matysik. Morajtu, świetny powrót Wiankowski. Woś. Zieniewicz. Matysik. Padilla. Matysik. Pajor. Ruszyła tam Kinga Kozak do Nasi. Zmuszona grecka bramkarka do dłuższego wybicia. Zyskujemy piłkę. I tu Kozak, bardzo ładne przyjęcie piłki Kozak. Pajor. Kapnisi. O, szkoda, że Kinga Kozak nie zeskanowała otoczenia, nie, że nie zobaczyła, że tam ma przeciwniczkę na plecach. Sari. I znowu Pawolek. I jeszcze jeden debiut za moment. Znowu piłkarki SMS-u, Oliwii Domin. Miejsce zrobi dla niej na boisku Kinga Kozak. Dla której to jest na pewno bardzo udany występ. Występ nieoczekiwany, bo przecież do rozgrzewki wychodziła jako piłkarka rezerwowa. Paterna. Nasi. No, dzień przed Mikołajem, więc została taki nieoczekiwany prezent Kinga Kozak, z którego można powiedzieć, że skorzystała. Jak ja byłem mały, to się czyściło kozaki, żeby coś znaleźć rano. Od Mikołaja 6 grudnia. A tu mamy prezent od Kingi Kozak. Kapnisi. Rozciągnęły grę piłkarki Helady. Wiankowska. Sari. Zablokowała Woś. Dobry doskok Oliwii Woś i tu będzie okazja, żeby wyjść z atakiem szybkim. Padilla. Pajor. Szybczak biegnie w kierunku pola karnego. Trzy Greczynki przed linią piłki. Pajor. I znowu przy Ewie Pajor skutecznie Palama. Teraz zmiana w reprezentacji Polski. Za Kingę Kozak Domin. Delikatnie, tak łagodnie uśmiechnięta Kinga Kozak. Tu jest to trafienie. No rzeczywiście, pewnie stopklatka pokaże spalonego, ale to w tym momencie nieistotne. Gol zaliczony. Dziękujemy Kindze za występ. Poprzeczka w pierwszej połowie. O, to okazja była świetna do tego, aby mieć dwa trafienia. Natomiast wspominałeś o tym, że kolejny debiut Oliwia Domin, chowanka Resowi Rzeszów. O, też kibice naszej ligi mogą ją właśnie śledzić w barwach SMS-u Łódź. Dobre występy w młodzieżówce w poprzednim sezonie. Myślę, że to też był taki impuls do tego, aby otrzymała powołanie. Trzy minuty doliczone do drugiej części spotkania.
jeszcze Greczynki. Sari, przy niej Domin, dobre zagranie piłki w pole karne. No idealnie ustawiona Sylwia Matysik zblokowała ten strzał. Zblokowana Georganci. Terna, jeszcze będzie niebezpiecznie, zorientowała się Kakambuki. I strzał, no trafiona teraz na nasze szczęście Kaldaridu. No jeszcze tu w końcówce Greczynki próbują jeszcze, szukają tego kontaktowego gola, ale wszystko wskazuje na to, że to my odniesiemy tutaj zwycięstwo. Mieliśmy strzał Halacogiani, Kaldaridu, Woś, Domin. Jeszcze Domin, była tam przewracana przez rywalkę. I do tego faulu wróci wróciła sędzia. Chorwatka. Dobrze zostawiła się Olivia Domin i tu sędzia czekała, jak się rozwinie ten atak. 13,5 kolej. A wiemy, że w futbolu ostatnio czekanie na to, jak rozwinie się atak, jest bardzo istotne. Kibice męskiej ligi angielskiej najlepiej to wiedzą, stąd tu trzeba pochwalić sędzie za duży spokój. Wspomniałam o tym, że zapewne już tego zwycięstwa nic nam nie odbierze. Kilkadziesiąt sekund do końca. 10 meczów Polek w tym roku. Jedna porażka. Tutaj kolejne prośby. Nie wiem, czy Ewa Pajor ma tyle koszulek i wszelakich innych akcesoriów, więc będzie problem, ale życzymy oczywiście powodzenia. Może się uda. 6 zwycięstw, panie Michale. 3 remisy, jedna porażka. Też poza Ligą Narodów mecze towarzyskie i to mecze towarzyskie z finalistami Mistrzostw Świata. Po 2 spotkania ze Szwajcarią, mecz ten przegrany z Holandią i zwycięstwo z Kostaryką. Mecz z Holandią, po którym do dzisiaj nie ma pewności, czy Weronika Zawistowska, czy Ewa Pajor, komu tę bramkę zapisać? Przyjęliśmy tak, jak jest w protokole, czyli że Weronika Zawistowska tak ma na koncie to trafienie. Weronice oczywiście życzymy tego, no, aby jak najszybciej widziałem, już powoli zaczyna się praca taka poważniejsza, treningowa. Paulina Dudek, Małgorzata Mesjasz, Weronika Zawistowska, jeszcze kilka innych piłkarek. Polska 2, Grecja 0, 17 punktów na 18 możliwych w Lidze Narodów. Zagramy w dywizji A. Ewa Pajor kończy z 5 golami, Ewelina Kamczyk z 4 asystami. Wszystko się zgadza. Oby tylko progresja w grze reprezentacji Polski pozwoliła na skuteczną rywalizację z mocniejszymi. O, zadanie wykonane. Tak, teraz mocniejsi. Wchodzimy na większą karuzelę, więc tam będzie trudniej, tam będzie ciekawiej, ale tam będzie okazja do tego, aby się rozwijać, konfrontować się z mocniejszymi. Mieliśmy awansować, mieliśmy tę grupę wygrać. Cel zrealizowany. No i teraz przygotowywać się do tego występu w dywizji A, rozwijać się jako zespół indywidualnie, to jest niewątpliwie konieczne, bo tu trzeba spokojnie chodzić po ziemi, bo tych deficytów, tej pracy, jaką zespół i sztab mają do wykonania, jest cały czas bardzo dużo. Ewa Pajor w 37, Kinga Kozak w 59 minucie, 2 asysty Eweliny Kamczyk. Proszę Państwa, byliśmy najmocniejszym zespołem w tej grupie dywizji B. To nie ulega wątpliwości. Tylko jeden remis w rywalizacji wyjazdowej z Serbkami. Poza tym same zwycięstwa. Polki zadbały o nasze emocje, bo były takie mecze, w których do końca drżeliśmy o końcowy sukces. Ale na koniec liczy się to, że zespół zdobywa punkty, a tych uzbierały piłkarki Niny Patalon aż 17 w 29 meczu. Pod wodzą tej szkoleniowiec reprezentacja Polski wygrywa po raz 14, zdobywając aż 65 goli. I dzisiaj będzie co świętować. Tu jeszcze na deser gole. Biankowska, Kamczyk, Pajor. Szybko ta akcja poszła, a co najważniejsze, skutecznie była sfinalizowana przez Pajor. A później gol w drugiej połowie. Znowu asysta Eweliny Kamczyk. Świetne zagranie. Kinga Kozak. Bardzo ładny strzał pod poprzeczkę.
No przede wszystkim to zdecydowanie, to nabiegnięcie na piłkę u Kingi Kozak. To było tutaj kluczowe. Proszę Państwa, za całą tą Ligę Narodów z Joanną Tokarską Państwu bardzo dziękujemy. Oto statystyki tego meczu. Będą o nich opowiadać w studiu Marcin Wojtasik i jego goście. To nasza ostatnia transmisja. Dziękuję bardzo. W tym roku oczywiście. Joanna Tokarska. I Michał Zawadzki. Za moment studio. Dziękujemy. Dobrego wieczoru. Sponsorem programu są Olimpiady Specjalne Polska. Sponsorem programu był Polski Związek Piłki Nożnej, właściciel portalu Łączy Nas Piłka. Polska-Grecja 2-0, czyli jak kończyć rywalizację w pierwszej edycji Ligi Narodów, to właśnie w taki sposób. To jest pierwsze spotkanie Polek wygrane do zera różnicą więcej niż jednej bramki. Bardzo ważne, choćby z tego było to spotkanie. Wiedzieliśmy, że mamy już pewny awans, ale wygrać do zera, wygrać wyraźnie niż 1-0, to był taki zasadniczy cel na dzisiejszy wieczór. Tak, my tę kropkę na D postawiliśmy, my swój cel na ten mecz zrealizowaliśmy, dostarczyliśmy sobie kolejnych powodów do radości, no i zakończyliśmy zwycięstwem, udane dla nas bardzo eliminacje, więc z tego punktu widzenia na pewno możemy się cieszyć. Grecja, wiemy, spada do dywizji C, Grecja była faktycznie najsłabszym przeciwnikiem w naszej grupie, no ale to nie jest jak gdyby nasze zmartwienie. My wiemy, że wygrywamy, my wiemy, że za kilka miesięcy gramy w dywizji A i czekamy na losowanie. Kolejny mecz, kolejny gol, czyli kolejny dzień w biurze Ewy Pajor i jedna z bohaterek tego spotkania jest przed naszymi kamerami. Rozmawia z nią Agata Bachanek. Tak, ze mną Ewa Pajor, strzelczyni jednej z dzisiejszych bramek. I od tych bramek chciałam, Ewa, zacząć, bo na 51 zespołów, które są w Lidze Narodów, wy jesteście na 15 miejscu, jeśli chodzi właśnie o liczbę tych strzelonych bramek. To jest dobry wynik, to jest satysfakcjonujący wynik. Czy jeszcze widzisz tutaj jakąś rezerwę? Nie, oczywiście widzę tutaj potencjał. Dzisiaj naprawdę stworzyłyśmy sobie bardzo dużo sytuacji, więc myślę, że ten potencjał i tych bramek mogłyśmy strzelić więcej, ale... To, co nas najbardziej cieszy, czyli awans do dywizji A. W następnym roku będziemy grały naprawdę z świetnymi drużynami, ale ja myślę, że zasługujemy na to i... No i świetne zakończenie roku dla nas. No właśnie, tak jak mówisz, w przyszłym roku w dywizji A z zespołami znakomitymi, tak naprawdę najlepszymi zespołami. Powiedz, co to wam da w kontekście takiego rozwoju waszej drużyny, bo też granie z lepszymi, wiadomo, też od razu poprzeczka idzie w górę, ale też poziom idzie w górę. Tak, oczywiście. No tak jak powiedziałam, będziemy grały z świetnymi drużynami, ale tak jak powiedziałam, zasłużyłyśmy na to i to jest kolejny nasz krok właśnie w tej naszej drodze do... Bo naszym celem jest awans na Mistrzostwa Europy i myślę, że te mecze z tymi drużynami naprawdę nas rozwiną jeszcze bardziej i miejmy nadzieję, że te mecze przygotują nas na to, że będziemy na Mistrzostwach Europy gotowe na to, żeby nie tylko tam pojechać, ale walczyć o coś więcej. Ale oczywiście ta droga jest naprawdę jeszcze bardzo długa. Teraz cieszymy się z tego, że na zakończenie roku i cały ten rok naprawdę był dla nas bardzo dobry i czekamy na kolejny. Na sam koniec mieliśmy dwa debiuty. Powiedz, jak ty ocenisz te występy? Krótko, po kilka minut na razie dziewczyny dostały, ale powiedz właśnie raz, jak się zespół odnajduje w momencie, kiedy wchodzą dwie nowe zawodniczki. Jak ty ocenisz ten występ? Nie, myślę, że dwie zawodniczki, które dzisiaj weszły i zadebiutowały, to na to zasłużyły. Myślę, że każda, która jest w tej kadrze, zasługuje na to, żeby grać w każdym meczu, bo naprawdę zaangażowanie w tej kadrze jest bardzo wysokie, dlatego też robimy postępy, dlatego też awansowałyśmy do dywizji A i cieszę się z tych występów, bo na pewno to jest wielkie dla nich wydarzenie, bo sama pamiętam, jak debiutowałam w kadrze i mam nadzieję, że te debiuty pomogą im w tym, żeby jeszcze ciężej pracować, bo mogą się rozwijać i naprawdę muszę tutaj pochwalić cały zespół, bo w całym tym roku dałyśmy naprawdę z siebie wszystko i czekamy na kolejny. I też chcę od razu, jak mam okazję, podziękować wszystkim kibicom, którzy przyszli tutaj w tym mrozie nas dopingować, nas wspierać. Niestety widziałam też, że dużo kibiców chciało koszulki. Niestety my tych koszulek nie możemy rozdawać za dużo, ale mam nadzieję, że jak to się zmieni, to będziemy mogły rozdawać też koszulki. Już tak na sam koniec, skoro wspomniałaś o kibicach,
kibicach to, co trzymasz w ręce, to jest prezent od kibiców właśnie? Tak, dokładnie. Dostałyśmy prezenty, więc dziękujemy. Dziękujemy bardzo za doping i że byliście z nami przez ten cały rok i liczymy na to, że w następnym roku będzie jeszcze Was więcej. A my w takim razie dziękujemy za to, że nam sprawiłyście prezent na Mikołajki w postaci awansu do dywizji A. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Rozgadała nam się Ewa Pajor, ale wybaczymy to naszej kapitan, zwłaszcza za taki mecz, za kolejny świetny, naprawdę bardzo dobry mecz. To gol, którego strzeliła nasza kapitan w pierwszej połowie. Rzeczywiście, no, może nie był to mecz idealny, tak? Bo graliśmy tak, jak rywalki pozwoliły, lubimy takie określenia. Rywalki nie były zbyt wymagające, co tu dużo mówić, ale zadanie wykonane i to jest dzisiaj najważniejsze. Tak, zgodzę się w pełni tutaj. Oczywiście Ewa strzela, ale mamy też Ewelinę Kamczyk, która świetnie asystuje, ale nie tylko ona. Wiem o tym, że napastnik potrzebuje piłek, z tego żyje i trzeba pochwalić, i też Ewa wspomniała o tym, było kilka sytuacji niewykorzystanych, ale dobrze, że je kreujemy, ale oczywiście musimy je wykorzystywać i tak jak mówię, trzeba pochwalić cały zespół, bo no wszyscy pracują gdzieś tam na tą ofensywę, na to, żeby te gole wpadały. My oglądaliśmy z perspektywy trybun zasłoniętych to spotkanie, było na w miarę ciepło, ale w drugiej połowie, sama to powiedziałaś, Greczynki zamarzły. No zdecydowanie, ta druga połowa już zupełnie słabsza w wykonaniu Greczynek. No ja się troszeczkę nie dziwię, bo jeżeli ktoś w domu ma 18 stopni, a przyjeżdża, tutaj mamy dzisiaj w Sosnowcu minus 8, jak termometry wskazują, no to faktycznie. Nie, ta druga połowa już zdecydowanie bardziej pod nasze dyktando, mieliśmy większą kontrolę. Oczywiście możemy się gdzieś tam próbować doczepiać, że gdybyśmy jeszcze przyspieszyli tę grę, gdybyśmy byli skuteczniejsi, to zwycięstwo mogłoby być jeszcze bardziej efektowne, ale pamiętajmy, że jesteśmy już w grudniu, że nasze piłkarki też już mają kilka miesięcy meczów w nogach za sobą i że to był taki mecz, w którym nie wiem, czy się Państwo i Wy ze mną zgodzicie, ale już trochę tej ikry brakowało, bo my już ten awans mamy zapewniony, bo na pewno piłkarki głowami są już przy tym, co czeka je wiosną, już te marzenia, które się zrealizują za kilka miesięcy. No i to było widać. Najważniejsze, że my to wygrywamy pewnie i że możemy wyczekiwać przyszłości. Ale była w tym gronie przynajmniej jedna piłkarka, która dała z siebie bardzo dużo, bo wiedziała, że to jest jej szansa. Kinga Kozak wyszła trochę awaryjnie do pierwszego składu. Strasznie uparła się dzisiaj na poprzeczkę, za pierwszym razem ta poprzeczka nie dała się pobić, za drugim razem wpuściła piłkę do bramki i to było bardzo ważne dla niej, dla zawodniczki, no bo jak się wchodzi do pierwszego składu i chce być się w tym składzie, no to też trzeba swoje zadania ofensywne wykonywać. Zwłaszcza, że tych szans selekcjonerka Nina Patalon jakoś tak bardzo dużo piłkarkom rezerwowym nie daje, więc to jest ważny moment, żeby kiedy wskakujesz jeszcze w takim właśnie awaryjnym trybie, żeby jednak te szanse wykorzystać. I Kinga tutaj no świetnie się odnalazła. Wiemy, że tam komentatorzy troszeczkę wspominali, że mógł być spalony, ale to już tam nieistotne. Fajne podanie, fajne wejście Kingi i takie przypieczętowanie tego meczu, bo gol na 2-0. Mówisz o zmianach, mieliśmy oczywiście debiuty, Oliwia Domin, Nadia Kryzyman, zawsze taki debiut cieszy i piłkarkę i nas, bo widzimy nowe zawodniczki w kadrze, no ale właśnie, powołanie dostała chociażby Nikola Karczewska, której brakowało ostatnio tych meczów reprezentacyjnych. Wiemy, że miała trudną sytuację w Tottenhamie, no ale teraz w Niemczech gra, strzela, odbudowuje się. Może to było właśnie takie spotkanie, żeby dać jej dzisiaj pograć, żeby się pokazała w kadrze. No ja bym nie chciała tutaj psuć święta tym młodym zawodniczkom, które dzisiaj zadebiutowały w reprezentacji, bo dla nich to jest na pewno życiowe przeżycie. Natomiast no taka łyżka dziegciu w beczce miodu mi brakuje wpuszczania z ławki rezerwowych w tym meczu, ale także w poprzednich meczach piłkarek troszeczkę bardziej doświadczonych, bo jeżeli my chcemy grać w dywizji A, jeżeli my chcemy jechać na Mistrzostwa Europy, to my już i tak ten podstawowy garnitur mamy bardzo młody i my tego doświadczenia będziemy potrzebowali. Ty wspomniałeś Nikolę Karczewską, która gdzieś tam ewidentnie zaczyna wracać na właściwe tory w Bundeslidze. Wypożyczenie do Bayeru, zdobywane bramki. Na pewno to byłby dla niej impuls, żeby jeszcze zbudować się na powrót. Ale też chociażby Nikolka Letka, piłkarka, która w tej reprezentacji jest od lat tak naprawdę. Piłkarka, która też ma duże doświadczenie i spore umiejętności.
I mówię, tak jak my sobie przeanalizujemy nasze całe eliminacje, nie było meczu, w którym nie wypadałyby nam, prawda, podstawowe piłkarki. I w tej dywizji A, czy daj Boże, także w Mistrzostwach Europy, mogą być takie sytuacje, że nam podstawowe piłkarki wypadną i my wtedy tej głębi składu będziemy potrzebowali, więc dla mnie taki troszeczkę minusik. Mi zabrakło jednak troszeczkę tutaj dania szans też tym bardziej doświadczonym zawodniczkom, bo młodzież jest przyszłością, ja do młodzieży nic nie mam, ale gdzieś młodzież ma czas. Swoją okazję wykorzystała za to Ewelina Kamczyk. Mówiliśmy, wróciła do reprezentacji po przerwie, zastępuje bardzo udanie. To trochę potwierdza to, co powiedziałam, bo to jest piłkarka bardzo doświadczona. Dała, zapewnia te głębie, nie widać było po niej tej przerwy, świetnie grała w tej Lidze Narodów. Za Weronikę Zawistowską tak naprawdę kontuzjowaną. Dzisiaj kolejne super spotkanie i posłuchajmy, co powiedziała Ewelina Kamczyk Agacie Bochanek. Ewelina, ogromne gratulacje. Dzisiaj kolejne zwycięstwo. Zdobywacie w Lidze Narodów 17 na 18 punktów. To jest plan minimum wykonany? Myślę, że wykonałyśmy swoją pracę. Naszym głównym założeniem było to, żeby awansować do dywizji A i to zrobiłyśmy. Myślę, że zrobiłyśmy to w dobrym stylu, bo tak jak tutaj pani mówi, wygrałyśmy praktycznie wszystkie mecze, zremisowałyśmy tylko jeden z Serbią. Grałyśmy dobrze momentami, wyglądało to może trochę mniej okej, ale zawsze są takie mecze, się takie zdarzają. Najważniejsze jest to, że strzelamy więcej bramek niż przeciwnik i to my dzisiaj znów cieszymy się ze zwycięstwa. Ty niedawno wróciłaś do reprezentacji, dzisiaj zapisałaś bramkę na swoim koncie. Było 4 asysty, mogła być nawet 5, bo tam w 73 minucie była szansa. Czy jest to liczba, która ciebie satysfakcjonuje? Tak, no długo mnie nie było, gdzieś około 2 lat, aczkolwiek teraz jestem, wróciłam, cieszę się, że mogę tu być, czuję się szczęśliwa, na pewno mocno się odbudowałam i cieszą asysty przede wszystkim, bo tak jak tutaj pani wspominała, mam 4 asysty, dzisiaj 2, mogły być 3, a nawet i 4, mogła być też bramka. Myślę, że jeszcze gdzieś tam tego wykończenia mi brakuje, może też ze względu na to, że za bardzo mocno chcę, bo trochę mnie nie było i może gdzieś tej bramki mi brakuje, ale najważniejsze, cieszą mnie te też asysty, cieszą mnie odbiory piłki i cieszy mnie przede wszystkim wygrana zespołu. Twoja bramka wpadła po poprzeczce i super. Nie, w pierwszej połowie była poprzeczka i nie wpadła ta bramka. To była Kinga chyba Kozak, tak mi się tak, wydaje. Tak, tak, dokładnie. Natomiast tych poprzeczek macie kilka. Co tu zrobić, żeby te piłki po prostu zamienić na bramki mimo wszystko? O co chodzi z tymi poprzeczkami? Myślę, że to tak naprawdę jest pech. Może potrzebujemy odrobiny szczęścia. Jakby też wszystko wpadało i każdy jeden strzał, każda jedna asysta miała wpaść, to te wyniki by były po 20-0. No piłka nożna taka jest, raz wpada, raz nie wpada. Dzisiaj wpadło 2 razy i z tego się cieszymy i możemy liczyć i się teraz cieszyć, iść do szatni i się cieszyć zwycięstwem i tym awansem. Znakomity wynik, gratulacje raz jeszcze i powodzenia. Ale ja bym chciała coś dodać. Tutaj bardzo serdecznie chciałabym dla całej drużyny przekazać pewien taniec i uwaga. Ty, 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 ty. Mamy to. Tak jest, także kocham was drużyno. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Jak Ewelina Kamczyk, to i taniec, i piosenka. Znamy ją z tej strony. Znamy ją też z tej pozytywnej sportowej strony, bo rzeczywiście czołowa nasza piłkarka w Lidze Narodów. Widzimy dzisiejsze wyniki. Wygrywamy z Grecją, która spada do dywizji C. W barażach o utrzymanie zagrają Ukrainki, w barażach o awans zagrają z kolei Serbki. I jeszcze tabela rozegrana przez nas niemal perfekcyjnie. 16 punktów, 5 zwycięstw, tylko jeden remis. Bardzo ważny ten wyjazdowy z Serbkami, który już nas wtedy zbliżał do awansu. No i całkiem dobry bilans goli. 11 do 4. Mówiliśmy o skuteczności, ale ona na papierze wygląda całkiem przyzwoicie. No tak, 11 bramek to jest niezły wynik, biorąc pod uwagę skalę trudności, bo no po zmianie tych formuły rozgrywek jednak te mecze są dużo trudniejsze i bardziej wyrównane i ciężko już gdzieś o takie wyniki, gdzie czasami sobie reperowaliśmy ten bilans jakimiś meczami z dużo niżej notowanymi przeciwnikami, wygrywając 5-0. No w tej chwili to już o takie wyniki jest trudno, natomiast tak, w każdym meczu wpisywaliśmy się na listę strzelców, także no, na pewno tutaj jest plus. A skala trudności będzie teraz rosła i to bardzo. Przed kadrą Niny Patalon najważniejszy okres, no bo celem jest awans na Euro 2025. To wiemy od początku kadencji naszej selekcjonerki. No i ten poziom trudności rośnie, bo jej rywale będą z najwyższej półki.
Oczywiście, zgadza się, ale to już wspomniała Ewa i dzisiaj już niejednokrotnie mówiliśmy o tym. To był cel i to jest chyba najważniejsze, żeby się, może nie najważniejsze, ale to było celem, żeby być w tej najwyższej dywizji i tam móc mierzyć się z tymi najlepszymi zespołami. No bo tak naprawdę, no kiedy, tak? Kiedy, jak nie teraz? Myślę, że to jest ten właściwy moment. Ja jako zawodniczka czekałam długo na taki moment, a wiemy już, że w poprzednim meczu no był ten historyczny wynik. Więc ja myślę, że teraz jest czas na nas, tak? I czas właśnie na granie z takimi zespołami. Czas na dywizję A, Ligę A, czyli elitę Ligi Narodów. To będzie część eliminacji Mistrzostw Europy. Dosyć skomplikowany system. Jak on wygląda? Na jakich zasadach te eliminacje będą toczone? O tym opowie Państwu Agata Bachanek. Jak w szwajcarskim zegarku. Niezawodnie i bez opóźnień, bo już przy pierwszej okazji pokonując Ukrainki. W takim stylu reprezentacja Polski uzyskała awans do dywizji A premierowej odsłony Ligi Narodów. To było kluczowe zwycięstwo. Gratulacje dla naszych piłkarek. Radość w Polskim Związku Piłki Nożnej nie dziwi. Dzięki temu sukcesowi Polki mają zapewniony udział w barażach o Euro 2025, które odbędzie się właśnie w Szwajcarii. Ale to dopiero początek poważnego grania. Występy w elicie dają ogromne przywileje. Najlepszych 8 drużyn Ligi Narodów na Euro awansuje bezpośrednio. Ale oczywiście w przypadku Polek będziemy o tym mogli marzyć dopiero przy okazji kolejnych Mistrzostw Europy. Poprzeczka idzie w górę, bo zespoły w dywizji A to już elitarne grono. Wzorem męskiej Ligi Narodów zwycięzcy 4 grup grają w półfinałach, a finaliści dodatkowo uzyskają awans na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie. Francuski i mistrzynie świata Hiszpanki już wiedzą, że wystąpią w półfinałach. Wiele wskazuje na to, że będzie tam także reprezentacja Niemiec. Grupa A1 z Holandią na czele jest wciąż otwarta. Zwycięstwo nad Belgią w Tilburgu zapewni jej awans kosztem wicemistrzyń świata Angielek. Wiemy, że kolejne spotkanie musimy wygrać. Po prostu musimy. Wynik meczu Holandia-Belgia będzie miał kluczowe znaczenie. Jedyne, co możemy zrobić, to kontrolować naszą grę i wygrać swoje spotkanie. W grupie czwartej, gdzie najlepsze okazały się Hiszpanki, doszło ostatnio do sporej niespodzianki. Mistrzynie świata u siebie przegrały z Włoszkami 2-3. Coś takiego w meczu o punkty nie zdarzyło się im od 2008 roku. Już teraz można z całą pewnością stwierdzić, że pierwsza edycja Ligi Narodów Kobiet okazała się ogromnym sukcesem. Dla reprezentacji Polski gra w dywizji A będzie znakomitą okazją do sprawdzenia się z najlepszymi, dalszego rozwoju i budowania zgranego zespołu, o którym tak często mówi selekcjonerka Nina Patalon. To teraz wyobraźmy sobie starcia Polek z Hiszpankami, albo z Angielkami, albo z Niemkami, na przykład na stadionie w Gdyni i rekord frekwencyjny, na który bardzo czekamy, na taką naprawdę dużą widownię na meczu naszej reprezentacji, to przed nami w przyszłym roku. Nasza kadra jest już Twoim zdaniem gotowa na to, na pewno jest głodna takich meczów. Na pewno jest głodna i na pewno dziewczyny od długiego już czasu o tym marzą, bo one się czują gotowe. One, jak wiemy już od wielu sezonów, większość z nich rywalizuje w najmocniejszych ligach w Europie, zrobiła duży postęp, a z reprezentacją brakuje im tej rywalizacji, bo dużych turniejów do tej pory nie było. Także jeżeli my marzymy o tych Mistrzostwach Europy, jeżeli my na te Mistrzostwa Europy chcemy i zamierzamy pojechać, to Liga A, Dywizja A jest najlepszym przedsmakiem, jaki możemy zobaczyć, bo to jest elita elity i to są mecze no, na najwyższym poziomie w kobiecym futbolu. Tak, myślę, że nasza reprezentacja jest jak najbardziej gotowa i czeka na to. Agata, kogo ty chciałabyś zobaczyć wiosną na naszych, w przyszłym roku na naszych boiskach? Kogo bym chciała zobaczyć? Nie wiem, myślę, że dziewczyny są gotowe na to, żeby zagrać z każdym. Oczywiście cieszyłoby nas, gdyby to były chociażby Hiszpanki z no, topowymi piłkarkami w składzie, z którymi sobie nawet czasami udawało nam się bardzo dobrze radzić, więc dlaczego nie Hiszpania? Dziękuję bardzo, dziękuję naszym widzom, że byli Państwo z nami, dziękuję naszym gościom, Hanna Urbaniak, Agata Tarczyńska. Dziękuję. Przypominamy, kończymy Ligę Narodów zwycięstwem 2-0 nad Grecją. Zapraszamy za chwilę na sportowy wieczór.